Siemaneczko, z tej strony, o, głąbki poleciały. Z tej strony Mikro Dawid Derzet, a dzisiaj to następny vlog. Dzisiaj coś innego niż zawsze, a zaraz zobaczycie w sumie. No i co, mam nadzieję, że wam się ten film spodoba, jeżeli mieliście więcej takich filmów, po prostu łapeczka i komentarz. Komentarz napiszcie po prostu, że chcecie i tyle, dobra. I teraz wam pokazuję, co będziemy dzisiaj robić. A oto główny bohater dzisiejszego filmu, bohaterka w sumie, bo to motorynka. Stoi tutaj na ładne kilkanaście lat, niejeżdżone w sumie. I dzisiaj ją spróbujemy, zrobimy kapcia, bo tu kapet jest. Taki vlog. I no może, albo w następnym vlogu po prostu spróbujemy ją odpalić. Motorynka ta jest w moich rękach od mojego 9 roku życia. Mam 18, więc czysta matematyka, 9 lat, zaraz 19, w sumie zaraz będzie 10 lat, jak ją mamy, no jakoś gdzieś od lat, ilu, 6, w ogóle nie jeżdżona, stoi w garażu, tam może raz czy dwa razy przepaliliśmy tylko, nic, dobra, nieważne, nie będę wam opowiadał, ja trochę później mam trochę więcej na opowiadam. Przenoszę ją do garażu, na warsztat. No i zabieramy się za tego kapcia i zobaczymy z tyłu, czy jest kapeć, czy po prostu dopompować, czy koło. Spróbujemy ją trochę odremontować, może zobaczymy, no, odpalić wręcz na razie. Dzisiejszy, w sumie nie dzisiejszy, może na samym odcinku spróbujemy odpalić, a dzisiaj zrobimy tylko tego kapcia, no i popowiadam wam trochę o niej. No, widzimy się zaraz. No i dobra, bierzemy się za robotaju. Klucze są, narzędzia są, więc jest git. Odkręcimy sobie całe koło. Odkręcimy sobie całe koło i co? No i zrobimy zaraz tego kapcia. I zaraz nie będzie kapcia. Znaczy, inaczej, to się jak się napompuje, to powietrze jest, jak się napompuje, nie? O, już wlazło. Elegancko linkę tylko odczepię. Jak się napompuje, to trzyma i... I puszcza. Czekaj, tam tą linkę. Czy to chyba skręca? Ale można tak zrobić. Daj śrubokręt jakiś, Patryk. Kołacki. Najlepiej. Masz? Mam już. Ładnie tam widać? Mhm. Tak. To mam zbliżenie tu zrobić. Teraz. Czekaj. Nie tu. Tam tu? Masz. Patryk, weźmy tam. Weź idź tam. Zrób zbliżenie. Tutaj ładnie linieczka schodzi na koło. Z autofokusem, jest? Jest? Jest. Czekaj, ja się tu, ona się tu w sponce rzuca, tylko... Ej, czekaj, to nie chcę wyjść. Znaczy ją cofnę całkiem, dobra. Dobra, czaję. Tak to musiałem kręcić, a tak to teraz nie chcę, nie? No jest, lekarka. Widzicie, trochę to koło zostało się. Zostało się trochę, to widać, że leżało. No nic, bierzemy łyżki i spróbujemy. Mega maszyn. Czekaj, bo jest to mała łyżka. Tak, widać wszystko dobrze. Poczekaj. Trochę do tyłu weź. Ta, w tam... Nie. Czekaj. O, teraz dobrze widać, no. Nie rozbierałem sobie jeszcze motorica. Pójdzie leciutko, patrzcie. Pójdzie? Poczekaj, bo koła nie widać. O. No, dawaj. Pójdzie, dobra. Idzie? Nie idzie. Kurde. Co ma nie idzie? Wędeczkę. Czekajcie, tu jest ten wentylek. Widać? Tak. Tylko to koło trochę w tamtą stronę. To błotnika. No ty możesz tym robić przecież. Ale możesz kurować. O, dobra, jest. Widać teraz. I masz? No i mamy. O, elegancko. Wędeczkę teraz ją napompuję. I zobaczymy, gdzie jest dziurka. Zakleimy. A ta dentka, zobaczcie, ile razy już była klejona, patrzcie. O!
tutaj coś tam. Patrzcie, widać? Tam? Pokaż. Widać. Patrzcie, tu jedno klejenie. O. Jedno. Tu drugie. Patrzcie razy. Trzecie. Czwarte. Cztery. Cztery razy klejono. Ale będzie jeździć dalej. Będzie, musi jeździć dalej. No nic, odpalamy sobie sprężareczkę. Nie widać mnie, o. Widać. Weź trochę do góry. Do góry. Jeszcze. Dobra, git. Odpalamy sprężareczkę, pompujemy. Patrzymy, gdzie jest dziurka. I tyle. No i dobra. Mamy tutaj. Nie tak właśnie. Tutaj. A tu jest dobra. Dobra. Pompujemy. Idziemy z koksem. Pyk, pyk. Wystarczy, żeby nie wybuchło nam. Gdzie to ucieka? W kole. Przy załodzie. Co? Przy załodzie. Tak? To będzie ciężki pieniądz z lokalizowaniem, przecież czapkę zdjąć. Kurde, chyba nie trzeba zamoczyć w wodzie. Tak mi się coś wydaje, że nie trzeba zamoczyć chyba w wodzie, bo czekaj, jeszcze mi trochę pompnę. Mam, proszę was, mam. Czekajcie, wam pokażę. Patrzcie. O, ha, leci. Jest bąbelek, się robi? Robi się. Czekaj, ta. Jedna silna, jak to się zawsze mówiło, zobaczcie. Autofokus, autofokus. O. Robią się bąbelki? Robią się, tutaj leci. O. Widać. Co byście widać. I co, teraz tutaj ładnie wyczyścimy. Nie wiem, czy tą dętkę właśnie się teraz zastanawiam, czy tą łatkę zerwać, czy na tą łatkę dać. Trochę słabo, no jak na tą, jak tą. Ale nie, bo mi się wtedy dwie te. Dobra, wyczyszczę tutaj. Zobaczymy, może się uda taką łatkę taką nakleić. Wiecie, o co chodzi. No. To kot się wystraszyłem. Nie, jej się nie zrywa na końcu. Co? W sensie, dobra. To się zrywa, co ty? A nie, folia to się zostawia, wiesz o co chodzi. Kurde, to jakieś podłodko zostało. Dobra, 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 zaraz mi klej zstygnie. Posmaruję jeszcze, czekajcie. Dobra. I teraz się powinno, kurde, nie szkoda, że powietrze nie spuściłem. No. Poleciało. Jeszcze powietrze szybko. Oho, to chyba nigdy nie było skręcane. No i teraz się tak powinno. Kurde, ja mam za dużo siły chyba. To miałeś tak jakoś. Wiem, że dziadek mnie uczył, że tak się powinno jakoś rozgrzać to. Tak, wiecie, tak pyk, pyk. Chyba to się złapało. Już. Wiecie, po tym macie. Kurde, składamy to szybciutko, na szybko i... Zapominamy, że cokolwiek robiliśmy. Żeby tylko tej dętki nie poprzecinać. Nie zapałem. Myślałem, że sobie wiem, że zapałem, ale jednak nie. No dobra, popompujemy teraz. Pyk, pyk, teraz się ukaże, co żebym namodził. Jak ci robię jeszcze nie?
A, bo tu nie ma tego, wętla nie ma. Tu gdzieś jest. To się kameruje? Tak, to się kameruje. To jest ten. No i cyk. Dobra. Elegancko. Teraz jeszcze raz i... Wytrzyma. Jak nowo. Jeszcze tylko pompujemy mało. Dobra, styka. Jest elegancko, zobaczcie. Kurda, jak nowo. I zakładamy. Zakładamy pierw lineczkę. Czekajcie, jak ona była coś takiego, ale czekajcie, bo nie wiem, tak? Jak wcześniej. Tak, jakoś tak. No i petardo, no i co? No i pan Paweł. Dobra, tu mamy. I teraz jeszcze tu założymy. Tylko żeby było. Bo co? Bo jak nie będzie, to nie będzie, ale lepiej jak będzie. Dobra. Wziąłem. A ciekawe, czy on cię hamulec. A, to sprzęgło. Weź tam. Gdzie sprzęgło? Tu jest hamulec. No sprzęgło, a sprzęgło, dobra, to hamulec no. Ale tutaj czekaj, bo trzeba było ten hamulec do góry poczekać. Dobra, zostaw. Dobra, zostaw tam walić to. Czekaj. No, pewnie, że to musi być inaczej. Odkładka musi być pod. Nagrywa się? Nagrywa się. Odkładka musi być pod, bo tutaj jest za ten. Nie ma tutaj szczeliny, żeby ten hamulec jakokolwiek działał. No teraz coś tam będzie działać. Ale teraz tu nie trafiłem. No to. Jak nie tak, to tak. O. No co, no i czego? O, teraz gicior będzie. Petarda! Petarda. Teraz będzie petarda, dobra. Skręcamy, pyk, pyk. Trochę dłużej. Co jest? Aha. Jakieś podkładki trzeba jakieś wykręcić. Pamiętam, ty pamiętasz, jak mi kiedyś koło odpadło? Ty no. Pamiętasz to? Co mi kojechałem i mi koło przednie odpadło? Ja wtedy miałeś jeszcze hamulec od tym. Było coś takiego. No i dobra. Działa? Nie działa, chyba znowu. Dobra, walić to. Ale koło zrobione! Kurde. Koło zrobione. O, widzicie mnie. Zarąbiście. Jeszcze wam tutaj pokażę tak z grubsza. O, tu linka, pamiętam, nowa jest. Czekajcie, już wybiorę. Już wam tu pokazuję. Koło zrobione, cyk, fucho. Jest ok, w porządku. Pamiętam, tu nowa lineczka wleciała, jeszcze za moich czasów jak jeździłem. O, to było takie modyfikacje, żeby sprzęgło działało lepiej. Na wkręta tutaj, o widzicie. O, na wkręta. Kołek, żeby nie przeważało. Z tyłu jest na pewno dobry, tylko coś powietrze zlazło. Tyle stało, teraz podpompuję. Patrzcie to, tu jeszcze łańcuchy, zobaczcie. Na zimę, o, łańcuch pierwsza klasa, o. Zarąbisty, sportowy. A na zębace to jeszcze 4 sezony po lata. No, więc tyle w temacie, nawet paliwa jeszcze jest. Tyle chyba z tego dzisiejszego vloga. Krótki to krótki, no jeżeli byście chcieli następnego vloga z motorynki, to dajcie znać w komentarzu, a coś ogarniemy. Nie wiem, może pomalujemy ją? Może pomalujemy? Albo pierwszy przed malowaniem
Odpalimy ją i na pewno celną oponkę kupimy. Bo to nawet nie ma sensu jej kleić, tylko kupić następną i tyle. Założyć nową. No to co, widzimy się w następnym vlogu. Jeżeli wam się spodobał vlog, to subskrybujcie kanał. Także co, subskrybujcie, a kołek na dociążenie, żeby mi po prostu do przodu nie poleciało, nie? Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i co? Siemaneczko, do następnego! Elo, elo!